7 lat po upadku komunizmu Polska nadal nie ma konstytucji. Działalność wielu urzędów państwowych przypomina tą z końca XVIII wieku. Wtedy to podjęto ostatnią próbę ratowania zagrożonego zaborami państwa. 3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję. Jej ojcem był Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski. Wśród historyków trwają ciągłe spory co do oceny jego panowania. Osadzony na tronie decyzją imperatorowej Rosji Katarzyny II i przy wsparciu rosyjskich bagnetów, jakby mimo woli stał się symbolem upadku szlacheckiej Rzeczypospolitej. To podczas jego panowania bowiem przyszło Polsce zniknąć z mapy Europy na ponad 100 lat. Dlatego też nie przypadkiem wielu uznało go za winnego tej narodowej tragedii. Dla nich właśnie były stolnik litewski to tylko nieumiejący sprostać królewskiej misji żałosny kochanek Katarzyny. Człowiek, który w chwilach krytycznych dla ojczyzny potrafił jedynie wsłuchiwać się w rosyjskie polecenia, a gdy wreszcie utracił tron, bez żalu zrezygnował z korony. W opinii swych obrońców natomiast król Staś to polityk realista, który dla zachowania i skutecznego zreformowania państwa gotów był podjąć ryzykowną współpracę z potężnym sąsiadem. To monarcha, na którego zrzucono winę całego narodu. W końcu XVIII wieku Polskę otaczają trzy monarchie, w których rządzi oświecony absolutyzm: Rosja, Prusy i Austria. W swoich krajach mają one silne armie i licznych szpiegów w Polsce, w której panuje wtedy anarchia i systematyczne zrywanie sejmów. Pojawiają się obawy, czy król nie naruszy zasad wolności szlacheckiej. To tak, jakby dzisiaj zastanawiać się, czy aby prezydent nie naruszy zasad demokracji. W tej sytuacji Stanisław August postanawia oprzeć politykę swych reform na Rosji. Myślę, że koncepcja była dobra. Niestety realizował ją polityk chwiejny, dla którego wypływała ona raczej z jego osobistych doświadczeń niż zimnej politycznej kalkulacji. Czy sama elekcja króla Stanisława Augusta, która odbyła się w sposób dość taki, dzisiaj powiedzielibyśmy, niecodzienny, bo caryca pisała, że wysyłam swojego ambasadora, żeby zrobił cię królem. Czy to jakby nie było rzeczą wstydliwą, że ktoś mógł koronę królewską uzyskać w taki sposób? Oczywiście wstydliwe było, ale było nie mniej wstydliwe fakt, że właściwie wszyscy ostatni królowie polscy tak przywdziewali tą koronę, bo przecież Augusta II kto wsadził z powrotem na tron Polski, jeżeli nie Piotr Wielki. Piotr Wielki wypędził Stanisława Leszczyńskiego i wsadził Augusta II, a potem znowu wybrano Leszczyńskiego i znowu Rosja wsadziła Augusta III. A potem się twierdziło, że nie August III to był taki patriota, to był niby Polak właściwie, a że wybór rosyjski to Stanisław August. To jest wielka bzdura, że August III dwa razy w ogóle w Polsce chyba był, nie znosił tego kraju, był tylko królem Polski z łaski Moskwy. Ale czy to pewne odium imperatorskiego kochanka nie spowodowało tego, że teraz właściwie Stanisław August jest oceniany przez pryzmat swojej lekcji? Oczywiście, oczywiście. Wiesz, fakt jest, że Polska była protektoratem, co tu dużo gadać, protektoratem rosyjskim wtedy, od czasu Sejmu Niemego. Właściwie Rosja decydowała, co i jak tutaj się będzie działo. Tak samo jak po wojnie Polska była protektoratem rosyjskim. I można powiedzieć, że niektórzy zresztą mówią, że nie wolno było w 1989 roku rozmawiać z partią przy okrągłym stole, bo to brudne i nie wolno było tworzyć rządu na takich zasadach. No argument jest, albo nic się nie robi, albo się tworzy to, co można. Jest to
polityka możliwości. Natomiast ze Stanisławem Augustem jest co innego. I tutaj jest zasadnicza i bardzo polska sprawa. August III był cudzoziemcem. Okropny Niemiec, gruby, pijak, idiota, w ogóle katastrofa na króla. Ale po pierwsze nie był Polakiem, także nikt nie był o niego zazdrosny. A po drugie był jednak z królewskiego domu. I to jednak tym wszystkim Polakom, którzy ciągle o złotej wolności krzyczeli, ciągle o republikaństwie krzyczeli, o Rzeczpospolitej, jednak im imponował ten gruby idiota, bo był królem prawdziwym. Natomiast, a taki nawet taki pseudokandydat jak panie kochanku Radziwiłł też im imponował, bo to jednak książę i gruby też, idiota i miał dużo ludzi naokoło. Tak samo hetman Bronicki nawet im imponował, bo też był niemądry, ale stał otoczony dworem i mówiono, że stara rodzina. A tutaj Poniatowski, skąd? Jakiś szlachciur. Obskurny szlachciur, herbu ciołek. Nie, na to nikt nie chciał się, to po prostu normalny polski snobizm tutaj zagrał. Że Augusta można było przyjąć z rąk Rosji, ale Stanisława Augusta nie. Właśnie tutaj, w Katedrze Warszawskiej 25 listopada 1764 roku, w Dzień Świętej Katarzyny, jakby potwierdzając związki łączące go z imperatorową, Stanisław August został koronowany. Stanisław August, gdy został królem, miał 33 lata. Szybko utworzył własny dwór, mający być jednocześnie strukturą administracyjną i jego politycznym zapleczem. Jego elementami były kamera, czyli urząd administrujący dobrami królewskimi, gabinet pełniący rolę monarszej kancelarii i komisja wojskowa powołana do organizacji nowoczesnej armii. W sprawie reform ustrojowych państwa król zaskoczył wielu odważnymi posunięciami. We współpracy z politycznym stronnictwem swych krewnych czartoryskich, zwanym familią, wprowadził nadzór komisji sejmowych nad budżetem i wojskiem, znosząc jednocześnie prawo stosowania w tej materii liberum veto. Zniesiono też poselski obowiązek respektowania tzw. instrukcji, czyli zaleceń wydawanych przez sejmiki szlacheckie posłom na sejm walny, oraz wprowadzono cło generalne. Rychło jednak okazało się, że podjęte przez króla przedsięwzięcia naruszyły granice samodzielności wyznaczone mu przez Katarzynę. Jej ambasador Mikołaj Repnin w imieniu swej cesarzowej zażądał praw politycznych dla mieszkających na terenach Rzeczypospolitej innowierców. W tym czasie poseł Wielchorski, przemawiając w Sejmie, powiedział: Rzeczpospolita powinna obawiać się trzech rzeczy: sąsiadów, zuchwałego obywatela i silnego monarchy. Wojska rosyjskie stały w Polsce. Repnin zaczynał się w niej rządzić jak chciał, a Sejm ciągle obawiał się mocnego króla. W odpowiedzi na zmuszenie Sejmu przez Repnina do ustanowienia praw kardynalnych i prawa dla innowierców, grupa szlachty pod wodzą Józefa Pułaskiego i Michała Krasińskiego 29 lutego 1768 roku zawiązała konfederację dla obrony wiary i ojczyzny przed rosyjską dominacją. Ruch ten, zwany od miejsca powstania Konfederacją Barską, zdecydowanie wystąpił przeciw Stanisławowi Augustowi, uznając go za narzędzie carskiej polityki. Po pewnym czasie jego przywódcy ogłosili detronizację monarchy, a w parę miesięcy później, 3 września 1771 roku, podjęli nieudaną próbę uprowadzenia go. W tej sytuacji Fryderyk II, pod pretekstem obrony Stanisława, wkroczył na pograniczne obszary Rzeczypospolitej, a wojska austriackie zajęły Spisz. Katarzyna, której armia zaangażowana była w konflikt z Turcją, widząc, że nie jest możliwe utrzymanie wyłącznie rosyjskiej dominacji nad Polską, wyraziła zgodę na rozbiór. Dokument został ratyfikowany przez Sejm 25 września 1773 roku. Czy jego stosunek do Konfederacji Barskiej nie był właśnie dowodem tego, że był politykiem chwiejnym? Do końca nie wiedział, czy przymierzać się z konfederatami, czy z nimi walczyć. Nie miał tutaj jasnego punktu widzenia. Tak, ale
Wiesz, jak ty chcesz zdecydować, jak z tym ruchem postąpić? Przecież co to był za ruch? Zacznijmy od tego. Byli to ludzie, jego przeciwnicy, przeważnie dlatego, że oni chcieli się dorwać do żłobu w 64 roku, nie udało im się. Błąkali się po jakiejś Saksonii, nie wiedzieli co. I nagle, skoro król nie chciał z Repninem iść, to nagle Repnin podał rękę właśnie Karolowi Radziwiłłowi i powiedział, dobrze, oddam ci wszystkie twoje majątki i będziesz miał wielkie wpływy, jeżeli pójdziesz mi na rękę. I tutaj robią, tworzą co? Konfederację Radomską, która się podpisuje frazesami, że tylko o tym marzą, żeby służyć najjaśniejszej cesarzowej, wspaniałej, dobroczynnej bogini pokoju i tak dalej. I jak okazuje się, że oni po prostu byli zużyci do tego i że oni nie dorwali się do żłobu, to oni nagle jadą do baru i tam nagle hej, sztandar, honor i ojczyzna za wiarę przeciwko Rosji. I gadaj z takimi, co to jest za ruch. Także co Stanisław August widział i co każdy rozsądny człowiek teraz patrzący się na tą epokę widzi, jest, że Polacy, cała Polska była potwornie po prostu jakoś, wszystko było strasznie pomieszane w głowie wszystkim. I nie było partii narodowej i partii rosyjskiej, bo każdy chciał z Rosją, bo nie można było bez Rosji. Wielka... To oznacza mniej więcej tyle, że pan z dzisiejszej perspektywy też, nie będąc na miejscu króla, nie bardzo wiedziałby, jak z Konfederacją Barską postąpić. No, z perspektywy dzisiejszej to on by rozpędził to wszystko od razu. Bo to jakby się było to rozpędziło na początku, to było bardzo mało groźne. Pierwszy rozbiór Polski przypadł na czas, kiedy siły Rosji były osłabione z powodu wojny z Turcją. Pierwszy rozbiór nie był żadnym sukcesem polityki rosyjskiej, a raczej polityki tej porażką. Katarzyna chciała zrobić z Polski rosyjskie państwo satelickie, a w tej sytuacji musiała podzielić się nim z Austrią i Prusami. Dramat rozbioru nie zmienił wiele w sytuacji króla. Nadal był zmuszony realizować cele wyznaczane mu przez Rosję. Z inicjatywy Ottona Stackelberga, następcy Repnina, powołano Radę Nieustającą, mającą być formą rządu całkowicie podległego wpływom rosyjskim. Sposobność do samodzielnej akcji politycznej nadarzyła się w 1787 roku. Wtedy, wobec perspektywy kolejnej wojny z Turcją, król na spotkaniu z Katarzyną w Kaniowie zaproponował rosyjską zgodę na reformę kraju w zamian za pomoc militarną. Jak dotąd stawiam same zarzuty Stanisławowi Augustowi, ale trzeba mu oddać sprawiedliwość, że być może próbą takiej zbudowania partnerskiej polityki wobec Rosji było spotkanie z Katarzyną w Kaniowie. Czy tak nie było? Tak. Tak, niewątpliwie. On od początku chciał stworzyć, doprowadzić do partnerstwa z Rosją. To nie było możliwe, bo Polska była za słabym partnerem, a poza tym no, Rosja, będąc Rosją, nie rozumiała tej koncepcji. I to drażniło. Oni to widzieli jako jakąś butę polską, jakieś pretensje polskie nagle. Także to była niby, polityka była całkiem rozsądna. Jakby Rosja była na tą politykę poszła, to można powiedzieć, że sobie by była oszczędziła strasznie dużo problemów. Ona by była owładnęła całymi Bałkanami i cała koncepcja III Rzymu i Konstantynopola pewnie by była, Rosja by była sobie to uiszczyła. Ale to było po prostu nierealne. Wiesz, to było nierealne, żeby Rosja poszła na normalny sojusz z Polską. Takich cudów nie ma. Ale czy w takim razie, jeżeli ta koncepcja była nierealna, to nie była realną koncepcja sojuszu z Prusami? Nie, to było takie straszenie, próby straszenia Rosji Prusami. A Prusom od czasu zależało, iż jak kochamy historyczne, że nie można stworzyć sojuszu historię narodzenia. Nie ma nic do zaofiarowania. I Polska ale nie miała. Ale spisie tam świętą rodzinę z Nazaretu. Ludzi, nie miała wojska i nie miała nic. Jedyna rzecz, którą Polska mogła zaofiarować, to było pole bitwy.
Wydarzenia te przyniosły Polsce lepszą koniunkturę. Była ona tak dobra, że wielu przyprawiła zawrót głowy i spowodowała ostateczną katastrofę I Rzeczypospolitej. Sejm 1788 roku rozpoczął się 6 października i z początku wydawało się, że wszystko pójdzie zwyczajnym trybem polskiego sejmowania. Jednak już od pierwszych dni tego sejmu panuje inna atmosfera moralna. Na jego marszałków wybrano Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestorasa Piechę. Sejm Wielki był jednym z odgałęzień francuskiej myśli politycznej. Ale właśnie dlatego, że dobrze zrozumiano myśl europejską, zaczyna się odrodzenie tradycji polskiej. 3 maja 1791 roku przy pełnym poparciu króla za pomocą zamachu stanu uchwalono ustawę rządową, na mocy której Rzeczpospolita stawała się dziedziczną monarchią konstytucyjną. Innymi zmianami ustrojowymi było m.in. zniesienie liberum veto oraz Rady Nieustającej. Jej funkcję powierzono nowo utworzonej Straży Praw. Zdecydowano też o powołaniu stałej, 100-tysięcznej armii. Konstytucja 3 maja. Naturalnie jest to konstytucja na miarę epoki, w której została uchwalona. Ale myślę, że szereg przewodnich idei, w jakim zakresie można uznać za aktualne. Przede wszystkim była to konstytucja, która dążyła do stworzenia silnego państwa, sprawnej władzy wykonawczej, dalej jednolitego państwa, bo od tej jednolitości zależy również siła tego państwa. Dalej była to konstytucja, która dążyła, był to naturalnie krok w tym kierunku, do pewnej włączenia wszystkich warstw społecznych w ramy narodu, który stanowi treść państwa. Inicjatywa obalenia nowej konstytucji przez najazd rosyjski wychodzi od samych Polaków. Sądzi się, że konstytucja upadła, bo to Rosjanie przekupili Polaków. Tymczasem było zupełnie odwrotnie. Szczęsny Potocki wydał w Moskwie na ten cel ponad 2 miliony złotych, sumę na owe czasy zawrotną. 9 maja 1792 roku zawiązano Konfederację Targowicką. W 9 dni później do Rzeczpospolitej wkroczyły oddziały rosyjskie. Po bohaterskiej obronie, w której szczególnie wyróżnił się bratanek króla, książę Józef Poniatowski, wojska polskie uległy interwentom. Stanisław August, po obietnicy Katarzyny, że nie będzie rozbioru, przystąpił do Targowiczan. Mimo to caryca 23 stycznia 1793 roku dokonała kolejnego okrojenia polskich terytoriów. Wielu spośród ideowych twórców majowej konstytucji, takich jak Kościuszko czy Kołłątaj, zajęło się teraz przygotowywaniem zbrojnego powstania. Tadeusz Kościuszko proklamował je 24 marca 1794 roku. Po wiktorii Racławickiej, gdy w Warszawie atmosfera przypominała klimat rewolucyjnej Francji, król Stanisław, który z oporami przyłączył się do powstania, znalazł się w niebezpieczeństwie. Jednak po klęsce pod Maciejowicami i podczas dokonywanej przez generała Suworowa rzezi Pragi, 4 listopada 1794 roku stał się znów symbolem walki upadającej stolicy. Po stłumieniu powstania i zniknięciu Polski z mapy Europy, 24 października 1795 roku król, po raz kolejny ulegając żądaniom Katarzyny, wyjechał do Grodna, gdzie 25 listopada podpisał akt swej abdykacji. Jest jedno wydarzenie z jego panowania, które nijak nie da się wytłumaczyć problemem koniunktury, wyczekiwania na lepszy moment i szukania jakiegoś chwili, w której da się swoje marzenia czy swoje plany zrealizować. To jest abdykacja. No jeżeli znika państwo, a król jest jego symbolem, jedyną rzeczą, która z tego państwa została, to nie może zrzekać się korony, tak jak rząd londyński, chociaż był w pewnym sensie marionetkowy, nie zrzekł się swojej władzy fikcyjnej i przechował pewien moralny testament aż do czasów, kiedy Polska znów była wolnym krajem. To, co zrobił Stanisław August, to ociera się już o zdradę. Ty wymyślasz teraz zdradę. To nie była zdrada, to była zdrada.
zdrada, powiedzmy, koruny i jakiejś idei, która właściwie wtedy już my myślimy kategoriami narodowymi, których wtedy nie było. Nawet Kościuszko, nawet ten arcynarodowiec nie myślał tymi kategoriami, czego jest właśnie dowodem, że on nie miał żadnego problemu, żeby uznać Pawła cesarza jako swojego pana i króla. Także ja się zgadzam, że symbol dla nas jest to bardzo smutne, ale nie miało to żadnego znaczenia wtedy. To było znaczenie wymyślone później. Mimo że historycy tak bardzo różnią się w ocenie panowania Stanisława Augusta, niemal w większości doceniają ogromne zasługi króla na polu nauki, kultury, sztuki i gospodarki. Obejmując rządy w 1764 roku, Stanisław August Poniatowski z niezwykłą energią przystąpił do modernizacji stolicy. Gruntowne przebudowy Zamku Królewskiego, uczynienie z warszawskich łazienek perły klasycyzmu oraz liczne inne inicjatywy budowlane sprawiły, że w ciągu 20 lat ludność Warszawy zwiększyła się czterokrotnie. W atmosferze uwielbienia dla sztuki, która panowała na królewskim dworze, tworzyli tacy artyści jak malarze Bacciarelli i Canaletto czy rzeźbiarz André Lebrun. Ostatni król Polski starał się również promować rodzimą literaturę i teatr. Na scenie teatru w Łazienkach zaczęto wystawiać pierwsze polskie sztuki autorstwa Wojciecha Bogusławskiego. Nie mniejsze zasługi położył Stanisław August na polu nauki. Jemu właśnie zawdzięcza swe powstanie 14 października 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej. Jako element wzmacniania armii traktował też ostatni król założone przez siebie szkołę rycerską i związany z nią korpus kadetów. Panowanie Stanisława Augusta jest niesamowite. W tym jest cały problem Polski. Cała istota problemu geopolitycznego Polski tkwi w tej sytuacji, która wtedy się rozgrała. W tym tkwi cały problem Polski nowoczesnej. To znaczy, czy wstać i walczyć, czy przeżyć, czy być, czy nie być. I jakim być? Druga rzecz, i tutaj dlaczego jest fascynacja ze Stanisławem Augustem, jest, że to jest klasyczna sytuacja z tragedii greckiej. Jest sytuacja bez wyjścia, beznadziejna. Wiemy, że ona się źle skończy, tragedią. I król Stanisław August, jeden z najwybitniej, najinteligentniejszych ludzi w Polsce tego okresu, a w ogóle w polityce polskiej, w historii Polski, świetnie sobie zdawał sprawę z tego, że sytuacja jest właściwie bez wyjścia. I jak każdy protagonista w tragedii greckiej, on idzie ku zagładzie i ku katastrofie i ku tragedii, widząc, co musi być, ale jednak on musi to wszystko przegrać. Ale zarazem Stanisław August był bardzo polski. Jednak ciągle się łudził, że może Pan Bóg, a może opatrzność, a może coś, a może jednak. A jeżeli na pewno naprawdę będziemy wierzyli w to, może coś się da. I tutaj jest, to jest fascynująca po prostu, to jest dramat, to jest Szekspir. To są narodziny nowoczesnej, nowożytnej świadomości polskiej. Ten spór się zakończy tylko wtedy, kiedy Polska będzie zupełnie bezpieczna, będzie tak bogata, że wszyscy będziemy tylko myśleli o tym, gdzie będziemy spędzali następne wakacje i na co wydać pieniądze.